Miara łukowa kąta, czyli film o tym, czemu w rachunku jednostek radiana można olać. Se wezmę kółko, narysuję. To jest kółko. Ono ma promień. Właśnie narysowałem jakiś kąt. Ten kąt to fragment kółka. Promień, promień. A to jest fragment długości, fragment łuku, fragment koła, czyli no łuk. To. Fragment okręgu, nie? Ły. I miarę łukową kąta definiuje się jako stosunek długości łuku do promienia okręgu, którego fragmentem jest ten łuk. I tyle. Tu już widać, jaką to ma jednostkę. To owszem wyraża się w radianach, żeby powiedzieć, że chodzi nam o kąt, ale to jest właściwie metr przez metr, czyli 1. Więc mówię, że mam na myśli kąt 0,3 radiana, żeby podkreślić, że chodzi mi o kąt, ale w rachunku jednostek to nie ma znaczenia. Dlatego czasami szybkość kątowa jest podawana nie jako radian na sekundę, tylko po prostu 1 na sekundę. Albo przyspieszenie kątowe. Nie radian na sekundę kwadrat, a 1 na sekundę kwadrat. I teraz jaki jest związek między miarą łukową a miarą stopniową, czyli babilońską? Odniosę się do kąta pełnego. Wiemy, że w mierze babilońskiej to jest 360 stopni. W mierze łukowej to będzie cały okrąg. A wezmę, narysuję. To jest łuk. Trochę krzywy, ale jest. I to jest 2pi r. Promień to dalej r. Sru, 2pi. Czego? No, radianów, czyli no właściwie niczego. Po co wprowadzać miarę łukową? No posługujemy się dziesiętnym systemem liczenia. I dzielenie kąta na 360 kawałków jest mega niewygodne, trudno to przeliczać. Lepiej było podzielić kąt pełen na 10 kawałków, 100 czy 1000. 360 kawałków wymyślili Babilończycy, bo oni się posługiwali między innymi 60 systemem liczenia, więc dla nich to było dosyć naturalne. Dla nas nie jest. Podsumowując, jeśli w rachunku jednostek miał wyjść radian, a wyszła jedynka, jest ok. I jest ok brać zamiast radiana do rachunku jednostek 1. Jeśli napiszę coś takiego, to jest częstotliwość. To jest 300 Hz. Jeśli napiszę coś takiego, to jest szybkość kątowa. To jest 300 radianów na sekundę. Nie muszę pisać tego radiana, on i tak znaczy jedynkę. I to się rozumie samo przez się, że to jest w radianach na sekundę, bo to 300 to jest szybkość kątowa. Ale mogę go napisać. Jest kulturalniej. Także to.